Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z Bat and Theater, czekajcie, zaraz wam powiem. Teatr złych zakończeń, tak, nie mogłem znaleźć słów, ale już znalazłem. Kochani, co robimy dalej? Jak wyglądają nasze w tej chwili zakończenia? Tak w ogóle ja sobie delikatnie tu jeszcze podgłoszę może dźwięk, bo dopiero zauważyłem w tym odcinku, że może być delikatny... Nie, nie chcę. Może być delikatny problem z dźwiękiem. Ale sobie już zwiększamy. Mini. O. I myślę, że jest spoko. Zapiszmy. Ja w ogóle nie mam slotów tu zrobionych. Ale na szczęście gra zapisuje się automatycznie, więc nie ma żadnego problemu. Więc tak. Tu mamy już wszystkie bad endy zrobione. Tu nam nadal brakuje niestety. W teorii możemy zrobić sobie jeszcze ten bad end, bo widzę, że już tutaj mamy odblokowane, więc spoczy Loki tutaj na razie, dopóki nie odblokujemy sobie tej panienki do końca i naszego sługi, no to widać, że dalej nie podskoczymy do tego endingu przynajmniej. Więc sprawdźmy sobie może tą panienkę. Panienko, co ty tutaj musisz mieć? Panienka poznaje suwerena, czyli musisz dotrzeć, nie może być głód. Definitywnie nie może być głodu. A społeczność. Panienka zostaje z suwerenem. To jest oddanie i heroizm. Bez ufności i bez dyplomacji. A społeczność, tak? Może, ale nie musi. Bez posłuszeństwa, ale to tak będziemy nie ugrać, więc luz. I potem. No właśnie. Do skłonności heroizm. I po heroizmie będziemy mieć dwa bad endy. A heroizm to było zamordowanie suwerena. Dobra. Tyran. Bez tyrana. I bez głodu. I bez niewierności. A społeczność tylko i wyłącznie. Lecimy z panienką. Oczywiście przedstawmy się. Oczywiście odmawiamy, nie jesteśmy posłuszni. Tupiesz nogą i mówisz, że nigdzie się nie wybierasz. No oczywiście, że nie. Niespodziewanie, bohater wybiega ku suwerenowi z mieczem w dłoni. Ochroń ją. Możemy ją ochronić. Ochrońmy ją. Ofiarność. Bez namysłu, rzucasz się między ostrze a ciało suwerena. Zabawne, myślisz. Nigdy nie sądziłeś, że to tak będzie wyglądał twój koniec. Wszystkie role się pozmieniały, ale tobie wydaje się właściwe. Cieszy cię, że twoim przeznaczeniem okazało się być ocalenie kogoś, nie zostanie ocaloną. Gdy tracisz przytomność, to z nadzieją, że wszystko skończy się dobrze do twojej przyjaciółki. Oj, zakończenie ofiarnej panienki. Dobra, to było szybkie. To było bardzo szybkie. Mamy kolejny bad end, ale to nie jest jeszcze to. To jeszcze nie jest to, kochani. Mamy jeszcze jeden bad ending. Ja myślałem, że to idzie dalej w tą stronę, ale nie. Tu był kolejny bad end. Tylko, kurczę, wiecie co? Wydaje mi się, że my chyba... Tak, poznaliśmy już to. Możemy iść dalej do kolejnego bad endu, jeżeli chodzi o naszego bohatera. Stanowczość, niewierność. Tu w panience się jeszcze nic nie blokowało, tylko to i wyłącznie jedno. Ale to pewnie dlatego, że jak zabijamy panienkę, to nam się kolejny bad end odblokowywuje. Jeszcze raz. Pomiń, przedstaw się. Odmów. Nie rób nic. Ostrze bohatera przebija pierś suwerena, a ta wydaje z siebie okropny krzyk. Wzdrygasz się. Suweren upada. Bohater uśmiecha się ciepło i wyciąga do ciebie dłoń, mówiąc, że czas by wracać do domu. Jego rękawiczka przemoczona jest krwią. Chwytasz ją. I robisz Nelsona! Żartuję. Bohater wyprowadza cię z zamku, stąpając między zwłokami swoich wrogów. Próbujesz o nich nie myśleć. Wszędzie jest krew. Zamykasz oczy, ale nawet wtedy nie jesteś w stanie skryć się przed tym zapachem. To wszystko przez ciebie, prawda? Wychodzicie z zamku, a bohater odprowadza cię do wioski. Wszyscy świętują zwycięstwo bohatera. Jest ci niedobrze, ale mimo to bierzesz udział w uroczystościach.
Zakończenie lekceważącej panienki. Lecimy dalej. Ej. My mamy tu jeszcze, jakby nie patrzeć, jeden ending od panienki. Panienka wraca sama do suwerena. Ej, jakim cudem my tego jeszcze nie odkryliśmy? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Czyli dobra, jak musimy iść? Panienka odchodzi, gdy jest o to poproszona, czyli musimy mieć tak. Uprzejmość, posłuszeństwo, ona musi wrócić, bo gramy teraz bohaterem. Musi wrócić. Suweren musi być aspołeczny i jest. Dobra. Ufność. Bez ufności, bez oddania. Oddanie heroizm, bez heroizmu. Ufność. Wierzy w historię panienki. No w sumie to oddanie i heroizm chyba nie będzie potrzebne nawet. Tu musi być ufność. To miało być to. Tak? Kurde, co ja patrzyłem, jak ja jestem... A nie, to chcieliśmy zobaczyć, dobra. Znaczy, to też chcieliśmy zobaczyć, ale to gramy w takim razie panienką, więc luz. Ufność. Panienka sama wraca do suwerena. Tu musi być niewierność. I dopiero zobaczymy. Czyli tak, panienka sama wraca do suwerena i panienka odchodzi, gdy jest o to poproszona. Przedstaw się. Posłuchaj, wracamy. Nie chcę sprawić żadnych kłopotów, więc postanawiasz, że czas na powrót. Lecimy dalej. My musimy odejść sami. Możesz donieść swoje wartości bez niczyjej pomocy. Wybiegasz w stronę zamku, zostawiając bohatera tak daleko w tyle. Grupa demonów stoi na zewnątrz, zaraz przy bramie. Mówią o zamordowaniu suwerena. Od razu cię zauważają. Podwładny, którego rozpoznajesz z wcześniej, jest pierwszym, który postanawia coś z tobą zrobić. To jedyne wyjście. Atakuje cię. W tym momencie żałujesz, że kiedykolwiek zaufałaś demonom. Od razu umierasz. Szybkie. Zakończenie zabitej panienki. Serio, kurczę. Ja tak potrzebowałem jakiejś odskoczni od tych survivali. Coś, co mogę poczytać i jakoś pomyśleć nawet, jak to zrobić, że ta gra jest po prostu świetnie zrobiona. Naprawdę ta gra jest po prostu świetnie zrobiona i naprawdę mnie wciągnęła. Totalnie mnie wciągnęła. Dobra. W panience już mamy zrobione wszystko. Zrobimy jeszcze bohatera, mam nadzieję. Bohater ucieka przed demonami. Bohater zostaje bez problemu wpuszczony do zamku. Bohater dociera do komnat suwerena, wszystko jest w porządku. Okej. Bohater próbuje zamordować suwerena. I tu mamy ofiarność. Rozumiem. Bez posłuszeństwa. Czy my to potrzebujemy? Chyba nie. Suweren się denerwuje. Ale nie musimy tego robić teoretycznie. I nie możemy zrobić niewierności, bo to nas poprowadzi gdzieś tutaj. To nas poprowadzi gdzieś tutaj. Czyli bez niewierności. Nie krzyczy. I musi być ofiarność. No musi być ofiarność. Bez ofiarności nie zaliczymy tego endingu. Pomijamy. Ucieknij jak tchórz. Zapytaj, czy możesz wejść. Zaatakuj suwerena. Wybiegasz do przodu, by zakończyć życie swojego suwerena. Ale twój miecz trafia nie w nią, a w panienkę. Poświęciła swoje życie dla demona. Przez chwilę stoisz w miejscu, sparaliżowany. Suweren wykrzykuje. Dlaczego? Nie jesteś pewien, czy pytanie skierowane jest do ciebie. Suweren rzuca się na ciebie w chęci zemsty. Odbijasz atak, mordując ją. Twój miecz ciąży w twojej dłoni. Spoglądasz na swoje ręce, swoje ubrania. Krew. Krew. Tyle krwi. Patrzysz na poległą panienkę, zastanawiając się, co powiesz mieszkańcom wioski. Dlaczego ochroniła suwerena? Demon musiał wyprać im mózg swoją czarną magią.
Podnosisz głowę suwerena, owijając ją w swoją pelerynę. I wyruszasz z powrotem do wioski. Powiesz, że się spóźniłeś. Że nie mogłeś zrobić nic poza zamordowaniem suwerena. Wyprawił ci wielką uroczystość. Zakończenie lojalnego bohatera. Loja lojalna, Jola nielojalna. Resetuj scenę. Okej, dobra. Czyli tak, bohatera mamy już w tej chwili zrobionego na 100%. I tak naprawdę, bez teraz sługi nie ma co się ruszać. Taka jest prawda, nie ma co się ruszać. Musimy zrobić teraz teoretycznie czysty ending. Ostatni ending. Bo to była litościwość, ale to jeszcze nie jest koniec. Tu jeszcze mamy jakiś ending, który się nie odblokował. I myślę, że w sumie tutaj, jeżeli pójdziemy, to z automatu powinno nam się udać zrobić kolejny ending. Czyli tak, rozpoczyna swoją historię, dostaje dzień wolny, przeprowadza panienkę do zamku, podwładny zostaje uwikłany w pisek przeciwko suwerenowi. Suwerenowi niewierność. Okej. Suweren ma aspołeczność. Uprzejmość niech będzie, posłuszeństwo również niech będzie. Ufność, stanowczość, ufność, stanowczość i litościwość. I to było chyba wszystko. Zobaczmy, co się stanie teraz z suwerenem. Nie z suwerenem, z podwładnym. Posłuchaj, co ma do powiedzenia. Okej, chłopaki, zabijmy suwerena. Co cię zaskakuje? Suweren daruje ci życie. A może po prostu woli patrzeć, jak cierpisz. Rozglądając się po pomieszczeniu, dociera do ciebie, że wypadłeś z gardła śmierci prosto w jej ramiona. Panienka płacze. Bohater siedzi w ciszy. Wszyscy razem spłoniecie. Prawdziwe zakończenie podwładnego. Bez względu na perspektywę, prawdziwe zakończenie zawsze wygląda tak samo. Cóż, dlatego jest prawdziwe. Ale chęć zobaczenia tego na własne oczy była nieodparta, nieprawdaż? Zastanawia mnie, co takiego się stanie, gdy zdobędziesz je wszystkie. Czy poddasz się rozpaczy? Czy... zresetujesz scenę? Okidoki. Jak to wygląda? Prawdziwe zakończenie. No to już w naszym podwładnym mamy zakończenie takie, jakie chcieliśmy. No dobra, ale jeżeli nie będzie ufności, to w teorii powinniśmy mieć jakiś inny ending, bo on jest możliwy bez tego zablokowania. Po prostu nie może być ufny. Nie zaufamy. I zagramy jeszcze raz podwładnym. Okej, zabijmy suwerena. Zakradasz się do sypialni suwerena. Ta śpi jak zazwyczaj. To prawie za łatwe. Po cichu podchodzisz do łóżka. Wygląda tak spokojnie. Czas na śmierć. Dochodzisz do wniosku, że najczystszym sposobem na zabójstwo będzie wbicie szponów w jej gardło, więc właśnie to robisz. Budzisz się, ale nie czas, by cię powstrzymać. Patrzysz, jak krztusi się własną krwią, przeklinając cię. To było okropne. Ale albo ty, albo ona. Przypominasz sobie, a ty nie miałeś zamiaru dać się zamordować. Opuszczasz pokój, a w korytarzu zastajesz swoich przyjaciół, czekających na ciebie. Wyglądają na zadowolonych. Dopiero teraz uświadomasz sobie, że od samego początku mieli zamiar cię wykorzystać. Jesteś nowym władcą zamku. Wszyscy się przed tobą kłaniają. Żyjesz w strachu, że pewnego dnia cię zdradzą, tak jak i ty zdradziłeś swoją władczynię. Zakończenie Lorda Podwładnego B. Wow, czyli jest szansa, że on zostaje lordem. I rozumiem, że to jest bad end. No dobra, ale ja jestem ciekaw jeszcze. Niewierność i ta niewierność poszłaby w tchórzostwo. I byłby możliwy kolejny bad end, ale ja jeszcze chcę zobaczyć raz podwodnego. Spójrzmy. Nie chcesz jej zabijać. Nie możesz. Odwracasz się, by wyjść z pokoju, ale twoi przyjaciele blokują wyjście. Panienka prosi szeptem, by cię wypuścili. Wydaje się, że był to sprawdzian lojalności.
Mówisz im, że to trochę popierdolone z ich strony i znów prosisz, by cię wypuścili. Suweren porusza się w łóżku, gdy odwracasz głowę. Demony zamykają drzwi. Chowasz się w garderobie suwerena, by nie zobaczyła cię po przebudzeniu. Nie ma opcji, że wyjaśnisz jej swoją obecność i nie przypłacisz tego życiem. Trzęsiesz się. Nie możesz uwierzyć, że te dranie ci to zrobiły. Chcesz płakać. Światło pada przez szparę w drzwiach, prosto na twoje stopy. Dochodzi do ciebie, że pokój musiał zostać podpalony. Słyszysz, jak suweren próbuje otworzyć swoje drzwi. Nie udaje jej się. Obydwoje jesteście uwięzieni. Zbyt przerażony, by się poruszyć, godzisz się ze swoim nosem. Ty i suweren, giniecie w ogniu. Zakończenie schudziwego podwładnego, ale to widzę, że... Zza kurtyny wypada list. Znaleziono zgubiony list trzeci. Hej. Moja miłości. Ostatnio jest ze mną coraz gorzej. Mój teatr odwiedziło wielu obiecujących patronów, lecz żaden z nich nie został na tyle, by doświadczyć każdej opowieści w całości. Kłamstwem byłyby stwierdzenie, iż krytycy byli dla mnie łaskawi. Ale dobrze ich rozumiem. Moje historie nie są stworzone, by być ulubieńcami tłumów. Mimo to, ty od zawsze słuchasz aż do samego końca. Jestem ci za to wdzięczna. Mam nadzieję, że ujrzę cię znowu. Na zawsze twoja. Tragedia. Wow! Czyli naszym narratorem jest tragedia. Naszym narratorem jest tragedia. Ciekawe, ciekawe. Ej, no to nam się ten bad end jakoś dziwnie zrobił, bo przeszliśmy stąd, mieliśmy... Nie. Ej, pojebało mi się coś. Nie, ej, nie wiem jak my poszliśmy. Ufność. Posłuszeństwo, ufność. Przeszliśmy jakimś chyba cudem tu. Nie, bez ufności. To nie, nie wiem jak my odblokowaliśmy ten bedenik, no ale dobra. Ja chciałem tędy iść, już nie pamiętam. Już nie pamiętam, naprawdę. No mniejsza o większość. Myślę, że jakoś to będzie. No właśnie, no nie mieliśmy tutaj wyboru. Jeszcze nie poznaliśmy historii całej. O, no kurde, właśnie, ale jak to zrobić? To jest właśnie ten stworek. Posłuszeństwo, a społeczność. Ufność. I z ufności w teorii powinniśmy mieć dwie ścieżki. Jeszcze raz. Zrobimy suwerena. No właśnie, tu nie mieliśmy. Nie mieliśmy możliwości. Dziwne. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, jak to zadziałało. Ale tutaj chyba nie mamy kolejnych możliwości aspektu, prawda? Nie. Czyli czas na suwerena. Czas na suwerena. Więc tak, oddanie, heroizm i ofiarność. Oddanie, heroizm i ofiarność. A tutaj nie... Huk, jak będzie, tak będzie. Tak, przyznajemy dzień wolny. I suweren pozwala panience zostać. I dalej jakoś się potoczy. Tak, tak. Pomiń. Udziel mu dnia wolnego. Pozwól jej zostać. Panienka wykrzykuje coś za twoimi plecami. I odwracasz się w momencie, w którym rzuca się pomiędzy twoje ciało a miecz bohatera. Przebija jej pierś, a jej ciało upada na podłogę, pozbawione życia. Wraz z kałużą krwi, pod jej plecami rośnie twój gniew. Ten bohater odebrał ci wszystko. Tracisz kontrolę. I bohater zostaje zgładzony. Ale twój gniew nie został zaspokojony. Mordujesz wszystkich ludzi, zostajesz suwerenem nie demonów, a całego świata. Wow! Zakończenie mściwego suwerena A. A, to już było mocne. Dobra, czyli mamy tutaj teraz bad end. Bad end.
Dobra, to teraz może zróbmy sobie ten na dole i spróbujemy. To jest ogólne prawdziwe zakończenie. I widzę, że to jest wszystkich prawdziwe zakończenie, chyba jedno jedyne. No dobra. Czyli tak, panienka musi być posłuszna. Posłuszeństwo. Panienka musi być posłuszna. Ten nasz żigolak musi być niewierny i z niewierności pójdziemy w dół. Tak. Głodu nie może być, okej. Okay. To pójdziemy górą. Przyznaję dzień. Ma być aspołeczna. I suweren się budzi. Dobra, udziel mu dnia. Wracaj do domu. Jeden z twoich podwładnych rozrywa ci gardło. Próbujesz się spod niego uwolnić, ale wiesz, że już jesteś śmiertelnie ranna. Cóż uczyniłeś, by zasłużyć na taki koniec? Już pamiętasz. Dałaś mu dzień wolny. I tak ci się odwdzięcza? Umierasz rozmyślając, czy mogłaś zrobić cokolwiek, by do tego nigdy nie doszło. Zakończenie zamordowanego suwerena. Okidoki, 34 na 41. Zostało nam 7 zakończeń w sumie do zrobienia. Mamy 21 minut odcinka. No kurde, czy ja zdążę to wyrenderować? 2 godziny mam. Chyba zdążę. Posłuszeństwo. No ale no właśnie, bo teraz poszliśmy tu. Jak my to możemy zrobić? Posłuszeństwo, potem suweren pozwala panience odejść. No i tu musi być niewierność. Ufność i stanowczość. Ufność i stanowczość. Tak? Dobra. To chyba tak powinno być. Udzielmy mu dnia wolnego. Wracaj do domu. Do pokoju wpada panienka, której towarzyszy sam bohater. Gorączkowo próbuje się z tobą porozumieć, ale twój mózg nadal śpi. Mówią ci, że grupa demonów pragnie pozbawić cię życia. Nadal nie rozumiesz tego całego pośpiechu. Kolejny do pomieszczenia wpada jeden z twoich podwładnych, krzycząc, że ludzie są kłamcami. Zanim wbiega cała grupa podwładnych, krzyczących z kolei, że to wszystko było planem tamtego pierwszego. Wszyscy krzyczą na siebie nawzajem, co jest bardzo irytujące, więc ty też zaczynasz krzyczeć, żeby zamknęli jadaczki. Jesteś pewna, że twoi poddani pozwolili ambicji przysłonić zdrowy rozsądek, co bez wątpienia popchnęło ich ku rewolucji. Bez względu na to, kto spisek rozpoczął, jestem zmuszona ukraść wszystkich, abyście znali swoje miejsce pod moją podeszwą. Te słowa były bardzo suwerenne, ale nie jesteś pewna, czy masz na tyle siły, by te słowa wesprzeć czynami. Ostatnio cały czas tylko śpisz. Grupa demonów zaczyna szeptać coś o powrocie do planu A, gdy nagle drzwi do twojego pokoju się zatrzaskują. Ty, panienka, bohater i jeden z twoich podwładnych zostaliście uwięzieni w środku. W mgnieniu oka cały pokój zajmuje się ogniem. Podwładny bije w drzwi, przeklinając swoich przyjaciół za zdradę. Bohater również zaczyna bić w drewno, przysięgając, że pokona tchórzliwe demony po drugiej stronie. Więc to tak zginiesz, spalona żywcem, we własnym pokoju przez tych, którym ufałaś. Powinnaś była się tego spodziewać po tych idiotach, myślisz sobie. Zauważasz, że panienka zaczęła płakać. Dlaczego musi umierać za coś, co jej nie dotyczy? Być może została przeklęta w momencie, w którym cię spotkała. Być może ty sama jesteś przeklęta. Przytłoczona złością i frustracją nie zauważyłaś nawet, że chwyciłaś podwładnego, który oskarżony został o bycie przywódcą zerdyjskiej hordy. Płacze o litość, mówiąc, że został wciągnięty w spisek, wiedząc, że stanięcie po twojej stronie oznaczałoby śmierć. Potem mówi, że wcale nie chciał twojej śmierci. Prawie ci go szkoda. Wybaczmy mu. Puszczasz podwładnego. Zamordowanie go by cię nie pocieszyło. Poza tym, już został ukarany. Wszyscy razem spłoniecie.
Oj, standardowo. 200 spraw na minutę. No kochanie, musiałem zrobić niestety cięcie, bo miałem ze 3 telefony. Ale, wiecie co? Mamy prawdziwe zakończenie suwerena, spoko. Tylko nigdy jeszcze nie wchodziliśmy w logi. Panienka, najczystsza ofiara porwań, czy też gorszych losów. Czy tu nic nie ma? Czy tu nie ma żadnych znajdziek ani z tych rzeczy? Info. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Tak czy inaczej, no mamy prawdziwe zakończenie suwerena. Mamy prawdziwe zakończenie suwerena. Jak to wygląda w tej chwili na pasku? Właśnie, ale my zrobiliśmy prawdziwe... Nie mieliśmy tutaj przeskoku. Nie mieliśmy tu przeskoku. O. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Raz i to chaty. No nie wiem, zemści się? Przebijasz jego serce swoimi szponami. Krzyczy. Bohater się odsuwa. Mądrze z jego strony. Podwładny już się nie rusza, ale ty nadal wbijasz i przekręcasz w nim swoje pazury. Nie poprawia to twojego humoru. Zwłoki podwładnego palą się razem z tobą i ludźmi. To było chyba to zakończenie. Zakończenie mściwego suwerena. Zza kurtyny wypada list. Znaleziono zagubiony list czwarty. Oho! Jak to wygląda? No właśnie, i tu nam się odblokowało, to jest... No dobra, to jest logiczne. No, suwerena mamy już całego zrobionego. Widzę, że podwładnego również mamy całego zakończonego, ale nadal nie rozumiem, jak odblokować to wszystko tutaj. No bo suwerena już mamy prawie całego. Prawie całego mamy już zrobionego. I naprawdę nie wiem, co tutaj można dalej zadziałać. No panienki tutaj nie możemy już zrobić w inny sposób. Ciekawe. No dobra, ale ogarniemy sobie to za chwilę. Przeczytajmy czwarty list. Moja miłości, pamiętasz jeszcze nasze pierwsze spotkanie? Dopiero co skończyłam jeden z moich pierwszych scenariuszy. Byłam z niego bardzo dumna. A gdy czytałam tekst na głos, usłyszałam ciebie. Ale okropne zakończenie, wybrzmiał twój głos. Dlaczego ci biedni głupcy muszą umierać? Wrednie z twojej strony. Żadne z moich wyjaśnień nie zostało przez ciebie wysłuchane, a i tak udało ci się mnie przekonać. Okazało się, że naprawdę byłoby lepiej, gdyby wszyscy żyli w harmonii. Nieważne jak nierealnie to brzmiało. Nawet teraz wspominam tamten dzień z uśmiechem na twarzy. Zastanawiam się, czy gdzieś, gdziekolwiek jesteś, ty także o nim myślisz. Czy gdzieś, gdziekolwiek jesteś, ty także o nim myślisz. No zawsze twoja tragedia. No właśnie, ta tragedia cały czas nas tutaj próbuje tłamsić. No słuchajcie, nie wiem, czy przypadkiem, jeżeli mamy... No ale to nie miałoby sensu najmniejszego. No dobra, spróbujmy, bo tutaj jest panienka. Panienka poznaje suwerena, a społeczność... Panienka zostaje z suwerenem. Czyli tu jest a społeczność dobrze. Bohater ma być dyplomatyczny. Woli nie rozwiązywać przemocą. Dyplomacja. No nie, bo to jest do bot enda doprowadzi. Oddania nie będzie. Oddania nie będzie. Tu musi być niewierność w naszym druhu. A panienka tylko i wyłącznie zostaje z suwerenem. I bez zaborczości. Niewierność jest. No dobra, no to mówię, tylko zostajemy z suwerenem, tak? No chyba tak. Chyba tak. Dobra, próbujmy. Przedstaw się. Chyba mieliśmy odmówić. Tupiesz nogą. Suweren zezwala na wasze wyjścia. Ty machasz do niej, opuszczając pomieszczenie. Jeszcze wrócisz. Niedaleko bramy zauważasz grupkę podejrzanie wyglądających demonów. Słyszysz, jak rozmawiają o zamordowaniu suwerena. Musisz się ostrzec. Ale bohater kręci głową.
Mówi, że taka jest już natura demonów, a im ich mniej, tym lepiej ma się cały świat. Myślisz, że nie ma racji. Co za bohater odmawia okazji ocalenia czyjegoś życia? Demony was zauważyły. Teraz albo nigdy. Biegniesz do zamku, a twój zawodny bohater idzie w twoje ślady. No właśnie, a czemu on po prostu nie stanął i nie walczył, a ona nie poszła jej poinformować wszystkich? Wbiegasz do pokoju suwerena, a wszystkie twoje myśli uciekają z ust naraz. Powinnaś zwolnić, ale przecież nie ma czasu. Wydaje się, że suweren wysłuchała twoich gorączkowych wyjaśnień, ale zdecydowanie nie rozumie całego pośpiechu. Do pomieszczenia wpada podwładny, nazywając was kłamcami. Jesteś zaskoczona, że był częścią tego okropnego planu. Wydawał się taki miły. Za nim wbiega grupa demonów, krzyczących z kolei, że to wszystko było planem tamtego pierwszego. Wszyscy krzyczą na siebie nawzajem. Jesteś przestraszona. Czujesz ulgę, gdy suweren nakazuje im milczeć. Grozi im przemocą i myślisz szczerze, że w tym momencie wygląda bardzo, cóż, suwerennie. Grupa demonów szepcze między sobą i nagle zatrzaskuje drzwi, zostawiając z wami w pokoju tego malutkiego. Patrzysz, jak w niepokoju wali w drzwi pięściami. Czy was tu zamknęli? Masz złe przeczucia. I wygląda na to, że musiałaś to wykrakać, bo cały pokój staje w płomieniach. Gdybyś tylko zignorowała tamte demony, ty i bohater nie wpadlibyście w tą zasadzkę. Gdybyś tylko udawała, że ich nie słyszałaś, gdybyś odeszła, gdy ci kazano, umarłby tylko suweren. Ale nie mogłaś tego zrobić. Taka ścieżka nie jest dla ciebie żadną opcją. Myślisz, że bez względu na wszystko zawsze będziesz zabiegać o ścieżkę, która nie prowadzi do niczyjej śmierci. Musi istnieć, po prostu musi. Suweren chwyta swojego podwładnego. Ten błaga o litość. Modlisz się. Nie wiesz, co innego ci pozostało, więc po prostu się modlisz. Pony suwerena przybijają pierś podwładnego. Wydaje przenikliwy krzyk. Suweren wbija i przekręca swoje pazury w malutkim biedactwie, a ty nadal się modlisz. Teraz już nie ma dla was ratunku. Ciebie, suwerena, bohatera i zwłoki podwodnego trawią płomienie. Zakończenie wierzącej panienki. Zresetujmy i zobaczmy, jak to teraz wygląda. Kurwa, odblokowaliśmy to w końcu. No i zostaje nam tylko litościwość tak naprawdę. Kochani. Najprawdopodobniej ja to podzielę na dwa odcinki. Nie wiem, ile mi się jeszcze zajdzie z nagrywką Bad and Theater, więc nie wiem, czy nawet dzisiejszy odcinek będzie na czas. Mam nadzieję, że będzie, ale zobaczymy. Na pewno muszą ci się podobać moje tragedie. Tak, podobają mi się twoje tragedie. Możliwe, że będzie też tak, że te odcinki będą 20-minutowe. Dwa odcinki po 20 minut, nie chcę robić 40, bo po prostu nie. Więc możliwe, że będą 20-minutowe. Mam nadzieję, że nie, że się wyrobię w 30 minutach jeszcze, ale no, może być różnie. Tak czy inaczej, dzięki wielkie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach Bad and Feather. Trzymajcie się. Hej, hej!